Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik lajtowy. Mamy tu taką latareczkę. Prosta latarka. Jeden tryb świecenia. Cała wykonana z aluminium. To jest duża zaleta. Troszeczkę ona jest zmodyfikowana. To jest latarka mojego kumpla. I dzisiaj będziemy próbowali wymienić sobie diodę w tej latarce na troszeczkę, powiedzmy, mocniejszą. Słuchajcie, tu jest dioda LED, która będzie włożona do tej latareczki. Coś takiego. Od spodu widać, że ma tutaj malutki radiatorek odprowadzający ciepło. Dwa bigouny, plus minus. Anoda, katoda. No i tutaj jest płyteczka, do której będziemy ją chcieli sobie wlutować. Także tak to mniej więcej będzie wyglądało. Zobaczymy, jak to wyjdzie zaraz. I motyw jest taki. Zobaczmy sobie tą latarkę. W środku siedzi jakaś taka malutka dioda. Ona świeci? Świeci akurat teraz. Natomiast jest też tutaj taki problem, że jak się... Zaraz wam pokażę to dokładniej. Rozkręcimy sobie ją najpierw z góry, bo ona się rozkręca z dwóch części. Wygląda to w ten sposób. Bardzo prosta konstrukcja. I zobaczcie, tutaj jeszcze jest dodatkowo ten cały moduł, który jest z tą diodą LED. O, i widzicie, już nie działa. Kręci się i działa. Dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie, dlaczego tak się dzieje? Dzieje się prawdopodobnie dlatego, tak, bo zobaczcie, tutaj na górze mamy płytkę, podłączone kabelki, które idą tutaj. No i tutaj zobaczcie, jak jest motyw. Tu jest cyna. Ona zachodzi tutaj na tą. Prawdopodobnie mi się wydaje, że to tutaj to powoduje gdzieś zwarcie na wkręcaniu. Nie jestem pewny jeszcze, jak te tutaj ścieżki idą, ale można sobie to sprawdzić miernikiem na przykład, szybko. I teraz załóżmy tak, o. Tu mamy plus, który idzie od lajonka. Zaraz zresztą zobaczycie sobie, jaki tu jest lajonek włożony. Załóżmy, że to jest plus, tak? To jest plus. Tu nie ma przejścia. OK. Nie, czyli jest dobrze. Ale dlaczego ona przerywa? Kręcąc tym, może gdzieś tutaj ma zaśniedziałą tą powierzchnię. No ciężko jest powiedzieć. W każdym razie widzieliście, jak kręcimy, to przerywa. Dobra, mniejsza z tym. Zrobimy coś takiego. Rozlutujemy sobie to wszystko. Bo i tak trzeba będzie tak zrobić. Więc tu mamy... Sobie zobaczę, czy to jest plus, czy minus. Najpierw do plusa. OK, to jest plus. I tu mamy minus jeszcze. O, widzicie? Tu już coś... Gdzieś jest przerwa. Tak, gdzieś jest przerwa. Zimny lód po prostu. Dociskam. I w tym miejscu gdzieś ta cyna z tą powłoką aluminiową nie styka. Także tutaj by warto było zrobić coś takiego, że nawet kapnąć troszeczkę tym takim kwasem do lutowania. I on prawdopodobnie by to troszeczkę poprawił, to lutowanie. Dokładnie, ten, tu jest zimny lód po prostu, gdzieś tu nie styka. To poprawimy. I tak się zastanawiam, czy dałoby rady bezpośrednio już tutaj tą diodę wstawić. Jakoś w ten sposób to zrobić. A nawet powiedziałbym, że... O, dostałem SMS-a, dobra. Bo ja pisałem tutaj sobie, że chyba zapomniałem tą diodę LED, a jednak dzisiaj pogrzebałem plecaku, włożyłem to całkiem innej kieszeni. Także słuchajcie, zaraz sobie zobaczymy,
Dobra, pokażę Wam jeszcze dalej tą latarkę. Tu górę odkręciliśmy, fajnie wiemy jak to wygląda. Mówię, prosta konstrukcja, dół odkręcamy. No i słuchajcie, jest tutaj dół. Jeszcze Wam nie pokazuję zawartości, ale fajną sprawą jest to, że ta latarka posiada tutaj takie o-ringi gumowe. Co prawda ten już jest leciutko sparciały, widzę. Oj, wyskoczyło mi, dobra, nie, no nie, no taki false start. Ok, zaraz do tego dojdziemy. Zobaczcie, tu też ma pięknie o-ringa, także jest nawet w jakimś stopniu tam wodoszczelna. Tu jest ściskany taki dzyndzel. No i teraz, słuchajcie, wyjmuję zawartość środka. Mówię, aluminiowa, całkiem aluminiowa, masło maślane. No i tutaj taki patent zastosowała ta osoba, że włożyła tego lająka w taką rurkę, żeby on nie latał po prostu, tak? No jakieś zabezpieczenie też jest przed tymi ściankami aluminiowymi. Słuchajcie, tutaj siedzi fajne ogniwko. Zobaczcie. Grand Pro IFR 18500 3,2 V 1000 mAh 3,2 Wh. Są to naprawdę fajne akumulatorki. Dokładnie jak one się nazywają, ciągle mi ta nazwa gdzieś umyka, bo bardzo mało ich praktycznie mam. Także zaraz wrócimy do tego. Ja idę zobaczyć, co to było za SMS. No i idę jeszcze szukać pewnych rzeczy, bo tutaj jest płytka, gdzie jest dioda do wylutowania. I chcę użyć pewnego magicznego urządzenia, które kiedyś kupiłem i które się świetnie do tego celu sprawdzi, żeby tą diodę wylutować. Zobaczymy, jak to będzie działało. Także za chwilę wracam i lecimy dalej z tym tematem. Dobra, słuchajcie, jestem. Wcześniej wspomniałem o tym, że potrzebował będę jakichś takich specjalnych płytek, na których tą diodę LED wylutuję. To jest pierwsza, którą kiedyś zakupiłem na 220 V. Rozgrzewa się do 260 stopni. Tu są też płytki, które kupiłem nieużywane. Słuchajcie, też rozgrzewają się do 260 stopni, zasilanie 220. Pamiętam, że wtedy kupiłem 3 sztuki tych płytek za bezcen, bo chyba 9 zł sztuka, także to było bardzo tanio. Chińczyki nie waliły w ciula, naprawdę to było po 9 zł, a tak to potrafią te płytki tej wielkości kosztować w Polsce. No poszukajcie sobie, ile w Polsce taka płytka PTC będzie kosztowała. Dobra, nie będę tej nowej niszczył, bo to będzie chyba do innego projektu, ale zademonstruję działanie na tej płytce. Do tego celu specjalnie szukałem oczywiście kabla 220 V. Żeby to połączyć, użyję sobie kostki elektrycznej. Słuchajcie, kostka elektryczna ceramiczna. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nie chcę tu nigdzie dotknąć łapami tego. Trzyma się, trzyma. Dobra, aha, jeszcze tutaj muszę to obrać. Ok, robię na chwilę pauzę, tylko obiorę tutaj kabelki i podłączymy pod tą kostkę. No i zaraz zobaczymy, jak to szybko się wylutuje bądź nie wylutuje. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, kostka ceramiczna podpięta. Załączę to zaraz do gniazdka 220 V. Zanim to podłączę, to jeszcze sobie tutaj ustawię. To ma stać w miejscu. Ma być nieruchome. Dobra, jest. Bierzemy sobie tą diodę LED. Troszeczkę damy na nią topnika, żeby ułatwić sobie rozlutowanie. No i co? Sprawdzamy, jak to będzie działało. Podłączam po 220 V. Mam nadzieję, że nie wywali korków. Także 3, 2, 1. Go poszło. 220 już. Tutaj. Oczywiście to nie kopie, tylko będzie gorące. Nagrzewa się bardzo szybko. Dajmy troszeczkę czasu. Nawet mógłbym wziąć sobie kawałek cyny, żeby sprawdzić, czy to faktycznie się rozgrzewa. Tutaj może powiększę obraz, żebyście to też to lepiej widzieli. W ten sposób.
Słuchajcie, już czuję, że no już jest ciepłe. Zobaczmy sobie cynę. Ok, już dymi. Topnik. Także myślę, że tu nie będzie większych problemów. Docisnę jeszcze troszeczkę tym. No i sprawdźmy. Ha. O ja pierdziele. Tak szybko? I can't believe. Dobra, odłączyłem z napięcia. Słuchajcie, dioda wyskoczyła w trymigach. Zobaczcie, jak pięknie rozlutowana dioda. Serio, nie sądziłem, że to tak szybko pójdzie. To jest rozgrzane i to dosyć fest. Patrzcie, jak pięknie wylutowana dioda. Bez żadnego kombinowania. Także takie płytki PTC naprawdę świetnie się sprawdzają. Ja sobie gdzieś to tu z boku odłożę. Oczywiście cyna nawet nie została użyta. I teraz tak. Teraz tak, moi drodzy. Ja pierdzielę, nie mówcie, że to się nie nagrywało. Dobra, słuchajcie, mamy już tutaj tą diodę. Jeszcze raz szybko pokażę. Dioda to po środku tutaj odprowadzanie ciepła. Te dwa boczne to są minus i plus, także nie mogę je tutaj połączyć z tą diodą, bo będzie zwara. Także trzeba będzie po prostu kaptonem zakleję tutaj te plus i minus, te cienkie paseczki. No i co? Idę szukać, słuchajcie, rezystora do tej diody. Już o tym wzorze mówiłem, że jest wzór. Odejmujemy od tej tutaj 3,2 V, 2,5 V. Dzielimy przez 0,020 mA tej diody. Otrzymujemy rezystor. Także słuchajcie, żeby tutaj nie przedłużać tego filmiku. Kurde, ja nie nagrywałem tego, co wcześniej gadałem. Sorki wielkie. Będzie troszeczkę pomieszane. Dobra, idę szukać rezystora. Tu by przydało się poprawić tym kwasem, tak jak mówiłem. Tą część latarki, bo ono może przerywać. I co? I zaraz się widzimy. Słuchajcie, nawet macie taki programik w elektrodroidzie. Ustawiacie sobie 3,2 bateryjka, dioda 2,5 V, LED 20 mA trzeba pobierać i wychodzi Wam wartość rezystora 35 ohmów. I powiem Wam, że jest problem z tym rezystorem, bo ja tutaj szukam na płytce i nie ma takiego rezystora. Także myślę, że tutaj będzie temat ciężki, jeżeli uda mi się znaleźć coś, co będzie pasowało, to będzie dobrze. Także idę dalej grzebać w płytkach i szukam 35 ohmów rezystora. To jest jak szukanie igły w stogu siana.
Okej, lecimy z tym koksem. Mikrofon nie włączyłem, masakra. Dobra. Wiedziałem, że jakieś będą problemy na tym filmiku, także wybaczcie za wszystko. Płytka włączona do grzania. Pod spodem już jest ta dioda. Ja postaram się tutaj szybciutko jeszcze... trochę topnika dam. Okej. Tu tą nóżkę sobie przylutuję. Pięknie złapała. Teraz tą. Dobra. Chyba coś tam złapało. Szybciutko sobie usunę, żeby to ostygło. Zobaczcie. W ten sposób, nie wiem tylko czy tutaj tego... O, moje palce. To jest aluminium, słuchajcie, aluminium rozane to ponad 200 stopni, a to dotknę tak o... Nie wiem tylko... Sprawdzę miernikiem, czy nie zrobiłem gdzieś zwarcia pomiędzy tym rezystorem a diodą. No jest jednak zwarcie. Tutaj będę musiał poprawić. Tutaj będę musiał poprawić. Trochę trzeba będzie przesunąć tego rezystora. No nie, tu jest lipa trochę. Podlało mi się tam ten. Dwie te złapał. Dobra, ja sobie tego rezystora wylutuję kolbą. Zwara jak nie wiem co. Dobra, plecionka w ruch. Muszę odseparować. Generalnie. Ta dioda powinna być jeszcze wygięta trochę w bok. Źle. Źle, źle, źle. Wow. Widzicie to? Ona jeszcze powinna w bok pójść trochę. Wow, gorące. Dobra, robię jeszcze jeden motyw. Włączę do zasilania. Przesunę ją w bok. Ups, żeby tu nie dotknąć. Jak dotknę pan ręką, to będzie wesoło. Dobra, niech się rozgrzeje. Jeszcze ją docisnę troszeczkę do... O! Coś takiego. Dobra, jest ok. Włączam zasilanie. Teraz przydałoby się tego rezystora. Gdzie ten rezystor? No i to jest moja pamięć. Gdzie ten rezystor? Kocham takie sytuacje. Dobra, sobie ją w ogóle przylutuję. Najpierw z tej strony. No teraz jest pięknie. Słuchajcie, ta płytka jest cały czas gorąca. Jeszcze ta cyna daje się formować. Jest tutaj, dobra, obrócił mi się, ale skubaniec, nie widziałem go po prostu. Tu jest, leży. Dobra, zaraz go przylutujemy.
Zobaczcie, jak teraz pięknie jest tutaj ta nóżka oddzielona. Także ja teraz sobie pięknie tego rezystora tutaj przylutuję. Tak, teraz pięknie siądzie. Teraz ten rezystor. O, dokładnie w takim czymś. Dobra, jeszcze raz włączę do zasilania. Niech mi to tutaj troszeczkę podgrzeje. 380. Czyścimy grota. Trochę damy cyny. No i teraz spróbuję go. Jest. Wyłączam zasilanie płytki. Z jednej strony się pięknie przylutował. Druga to już będzie formalność. Słuchajcie, jest przylutowane. Teraz go tutaj podlutuję. No i trzeba będzie potem jeszcze te kabelki dolutować. Dobra, niech sobie płytka trochę ostygnie. Także słuchajcie, już tą robotę mamy mniej więcej za sobą, ale zaraz podłączymy tutaj zasilanie 3,2 V. Jeszcze tylko sobie tą nóżkę tutaj od rezystora podlutuję. Dobra, jest pięknie, jest dobrze. Trochę krzywo ta dioda siedzi, ale mam nadzieję, że ona wejdzie tutaj bez żadnych problemów. Chyba będzie dobrze. Teraz co? Teraz przydałoby się tu ją jakoś podlutować. Plus jest z tej strony, czyli damy tak. Zobaczcie, jak to pięknie się układa. Dobra. Jest. Teraz przylutowanie tych kabelków. Albo zrobię jeszcze inaczej. W ten sposób. O, coś takiego będzie. Teraz tutaj szybko podlutuję się tymi drucikami. Ok, jeden przylutowany. Teraz drugi minusowy. Do od strony rezystora. Tutaj. Ok. Słuchajcie, mamy przylutowaną pięknie diodę. Można zrobić szybkiego testa. Czyli co? Wkładamy tego lająka do naszej obudowy. Zakręcimy go. No i zrobimy testa prostego. Czy to będzie działać? Słuchajcie, działa. Ale 5 mA to jest chyba za mało. Chyba za mało. Chcę zobaczyć. Nie, to jest za mało. 5 mA. To jest zdecydowanie za mało. Także ten rezystor będzie do wylutowania. Nie da rady z takim rezystorem działać. Tu jestem pewny, także ja go wylutowuję. Słuchajcie, zobaczmy sobie przez chwilę, jak się zachowa ta latarka bez żadnego rezystora, ta dioda. No, teraz jaśniej świeci. Myślę, że nawet z takim czymś mogłaby być. Ja wam coś pokażę za chwilę. Chwila, moment. Słuchajcie, to jest moja latarka, którą używam w pracy. Ja ją zmodyfikowałem też o ten sposób, że tu jest lajonek. Słuchajcie, tu jest lajonek 4,2 V. Tu nawet mi się olej już wpierdzielił do tej latarki.
z maszyn. I słuchajcie, ta latarka bez żadnego rezystora tutaj jest. Jest też dioda w środku jakaś tam. I co? Działa mi ona już dobre 2 miesiące bez żadnego problemu. Sprawdza się w każdych warunkach. Także wiecie, co ja zrobię? Ja zaryzykuję. Tutaj jest 2,5 V, 0,7 różnicy. Czy ona będzie? Ona będzie po prostu, ta dioda pobierała chyba maksymalnie tyle prądu, ile powinna pobierać, tak? Tak mi się wydaje. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Nie mogę znaleźć rezystora 35 ohmów, także no tu będzie takie rozwiązanie. Podlutuje się bezpośrednio i teraz tak o, dioda na 2,5 V, zasilanie 3,2, lajonek. Może to wpłynąć na skrócenie życia, ale tą latarkę też nie będziemy trzymali włączonej cały czas, także latarkę się włącza na jakiś tam krótki okres i tyle, tak? Także ja robię coś takiego. Ja na razie ją lutuję, słuchajcie, bez żadnego rezystora. Ona ma i tak pod spodem odprowadzanie ciepła, także powinna sobie jakoś tam poradzić z tym wszystkim. Dobra, jest. Co tu jeszcze zrobię? Poprawię tego luta, co jest na krawędzi, bo on przerywa, jak się kręci tym. Dobra. I teraz tak o, złożę tą latarkę na tym patencie, co jest. Teraz działa fajnie, spoko. Ok. Zaraz to przykleję jeszcze tą płytkę. Tylko najpierw chcę zobaczyć, jak ona będzie świeciła. No, teraz świeci fajnie. Teraz świeci ok. No i słuchajcie, no powiedzcie, co o tym sądzicie. Mówię, cały czas się tej diody LED i tak nie będzie trzymało włączonej. Także myślę, że to spokojnie wystarczy. A widzę, że ona jest troszeczkę... Trochę trzeba ją do góry podnieść. Dobra, trochę ją przesuniemy. Troszeczkę muszę ją przesunąć. No teraz tak naprawdę to mógłbym ją zlutować tak, że mogło to być centralnie po środku i też tak zrobię. Dobra, nie no kurde, jeszcze trzymają ten. Ona się przylutowała już od spodu. Nie przesunę jej tak łatwo, jakby mi się to wydawało, więc muszę z powrotem odlutować te kabelki. No. Wyciągnąć to, położyć na płytkę, przylutować ją prosto. Także robię na chwilę pauzę, ogarnę to i podsumujemy sobie to. Dobra, słuchajcie, szybkie podsumowanko. Myślę, że bez tego rezystora na tej baterii 3,2 V ta dioda pochodzi bez problemu. Długo. Także świeci. No, maksymalnie jak może świecić. Także, no teraz spoko. Teraz naprawdę ona fajnie świeci. Czy to potrzeba rezystora? Jeżeli używamy ją sporadycznie, gdzieś coś tam, kurde, przyświecić? Myślę, że nie. Do tej diody
powinno wystarczyć. Tak jak mówię, tutaj mi ta latarka działa bez problemu cały czas, a wrzuciłem dla Jąka 4,2 V i naprawdę to działa bardzo długo. Nie ma żadnych problemów. Myślę, że rezystor tutaj jest zbędna rzecz. Zresztą i tak nie miałem. Oczywiście, jakbym miał, to bym wlutował. Nie mam. Co zrobię? Nic nie poradzę. Tyle w temacie. Kończę filmik. Napiszcie, co o tym sądzicie. Możecie pisać też negatywne komentarze. Nie ma problemu. Pozdrawiam, trzymajcie się.